powinno się potrafić zachować w gnieździe. Na początku trzeba pokazać bocianom, że człowiek jest jednak od nim wyższy, czyli od razu stanąć nad tym gniazdem. Młode kucają w gnieździe, zdejmuje się sobie bluzę albo ma się jakąś płachtę, przykrywa się płachtą i po kolei wyłuskuje się delikwentów, mierzy się długość dzioba, zakłada się obrączkę nad kolanem i mamy sprawę załatwioną, odpoczynuje się. Koniec obrączkowania. Później już zaczyna być lato, takie zaawansowane, młode zaczynają podskakiwać, gnieździe podfruwać, no i w sierpniu zaczynają powoli opuszczać gniazdo, aż do pierwszej dekady września. Niektóre młode opuszczają gniazdo dopiero w pierwszej dekadzie września. No i oczywiście są sejmiki bocianie, czyli te zbiorowiska, one nie tylko służą po to, żeby te sejmiki, żeby bociany zbierały pokarm, żeby ćwiczyły loty, tylko żeby zrobiły selekcję naturalną przed odlotem. Te, które są najsłabsze, niestety są zostawiane w Polsce, a najczęściej są zadziaływane przez swoich pobratymców i dalej ten cały peleton bocianów odlatuje w kierunku Afryki. Z tym, że bociany nigdy nie lecą w pluczach, tak jak żurawie, ale mają też odpowiedni system, nie tylko nawigacji, ale i system lotu. Po prostu awangarda w całości ma najbardziej, można powiedzieć, odpowiedzialną rolę i muszą to być bociany najmocniejsze. Reszta, chociaż leci w różnym szyku, ma już łatwiej, bo widzą, jak te najbardziej doświadczone manewrują w tych kominach powietrznych i w jaki sposób ma reszta stada bocianów lecieć. Powiem jako ciekawostkę, one pokonują około 10 tysięcy kilometrów, a dziennie lecąc na zimowisko od 270 do 400 kilometrów, można powiedzieć tak. I chciałem zwrócić uwagę Państwa na te ciekawe fotografie, ponieważ niektórych ujęć Państwo nie zobaczą w naturze w życiu. To są bardzo ciekawe ujęcia i są fotografowane z bardzo takim wyczuciem artystycznym i w jednym miejscu te fotografie potrafią przybliżyć ten gatunek w bardzo znacznym stopniu każdemu, a na to, żeby takie obserwacje zobaczyć w naturze, to są lata obserwacji i zajmowania się tym wszystkim, prawda, bo nie co roku zdarza się powódź, nie co roku te bociany przylecą w lutym. No różne są takie sytuacje, a tu jest skumulowane w pigułce. I jeszcze jedno. Zawsze byli bliscy memu sercu leśnicy. Tu za panem dyrektorem jest bocian leśnik, taki czarny. Jest najbliższym kuzynem bociana białego, ale on w odróżnieniu od bociana białego, żyjącego około 7 z ludzkich, występuje w lesie. Jeszcze dwie rzeczy, żeby Państwa nie zanudzać do bociana. Jest to gatunek najbardziej zbliżony do człowieka, chociaż nie dający się łatwo obserwować poza rejonem gniazdowania. Ponieważ kiedyś chciałem odczytać obrączkę bociana, prawdopodobnie przeze mnie zaobrączkowanego z 5 lat wstecz, nie mogłem zaledwie odczytać, nawet jadąc na wodniku ciągnika, który robił orkę. A przy rolniku, który porał na tym ciągniku, on się w ogóle nie bał. Więc dałem gościowi lornetkę wyczytać, zatrzymać ten ciągnik. Jak zobaczył pociąg, że lornetkę podniósł do oczu, też uciekł, mamy no i to jest było. Takie było odczytywanie. Bociany mają tendencję do gnieżdżenia się kolonijnie. W jakiejś jednej wiosce może być nawet kilkadziesiąt gniazd. W mojej karierze w jednym obejściu widziałem kiedyś 3 gniazda. Z jednej strony stodoły jedno, z drugiej stodoły drugie i w odległości 30 metrów od stodoły na słupie było trzecie. To powiem pokrótce. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zachęcam do dokładnego obejrzenia. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za tak liczne przybycie. Myślę, że potroszę to może i dla mnie, ale na pewno dla moich bocianów. Mówię moje bociany, tak to nazywam, dlatego że kilka lat temu, rozpoczynając jak gdyby przygodę z bocianami, nie przewidziałam, że będą się tak podobać naszemu polskiemu społeczeństwu. Dzisiejszy wernisaż to jest już czwarty wernisaż, jeśli chodzi o bociany. Są to te same zdjęcia, albo przy większej sali było ich jeszcze trochę więcej. I no, podobają się bociany. Ja nie mówię, że moje zdjęcia, bo zdjęcia nie wszystkie są do końca fachowo zrobione. Ci, którzy się znają na fotografii, to zapewne to wyłowią. Ja już uprzedzam wcześniejsze pytania, że jest to wystawa przyrodnicza. Bociany, no a jeśli mi się udało zrobić dobre zdjęcia, no to się po prostu cieszę. Ja chciałam przede wszystkim przedstawić kilka takich sytuacji
jak nazwa wystawy, chyba prywatne życie Bocianów, no których tak gołym okiem nie zobaczymy. Być może niektóre zdjęcia również przedstawiają takie pospolite, to co widzimy, ale no nie mogłam się im oprzeć, tak jak tam zdjęcie jest na tle Szczawia Wełowki. Niektórzy twierdzą, że jest to tak, że jest to nie zdjęcie, tylko że to ktoś namalował. Nie, to jest zdjęcie. Wyżej jest sejmik w czasie powodzi. 22 bociany na słupach na Chmielniku. Było to 2 lata temu, a ja do dziś, patrząc na to zdjęcie, czuję drżenie rąk. Nie wiem, czy mam wyjść z samochodu, czy zostać w nim, czy robić, otworzyć szybę, czy otworzyć drzwi, bo miałam wrażenie, że w każdej sekundzie one mi mogą po prostu odlecieć. Zdjęcia są robione w różnych rejonach Polski. Tam obok jest takie zdjęcie, może trochę dziwne, chodzi mi o to zdjęcie i tam z rogu. Są to zdjęcia robione w czasie mojej 5-dniowej wycieczki na Warmię, czyli z Puław, to miałam 500 km, bagatela. Pojechałam robić zdjęcia. Wiadomo, że zdjęcia to jest malowanie światłem. No i tak malowałam, że mi przez 5 dni padał deszcz. Ja płakałam, deszcz sobie padał, chodziłam zakapturzona i robiłam zdjęcia. No, okazało się, że też jest, ma to jakąś ciekawość tego typu zdjęcie. Ja jeszcze wrócę może przy okazji, bo tak mówimy o bocianach, że to jest polski ptak. I my mamy taki duży sentyment do nich, a ja po paru latach obserwacji, chcąc zrobić zdjęcia, to tak różnie te boczki odbierałam. Doszłam do wniosku, że niby mówi się, że są nam ludziom przyjazne i blisko nas zakładają gniazda, tylko spróbujcie Państwo je podejść, tak jak tutaj mój poprzednik powiedział. W pewnym momencie dochodziłam do wniosku, że albo mnie nie lubią, ja ich lubię, one chyba mnie nie. Nie dały się naprawdę fotografować. Tam jest w rogu zdjęcie takie z lotu. To leżałam nie wiem ile godzin w pszenicy pod gniazdem, bo inaczej nie można było. I one nadlatywały i nie chciały usiąść w ogóle na gniazdo, widząc zmianę w swoim otoczeniu. Jeszcze jedną taką drobnostkę powiem Państwu. Te zdjęcia to są faktycznie na śniegu. O tak. Aczkolwiek posądzano mnie, że chyba rozsypałam tą zepsutą sól, o której było w Polsce niedawno głośno. Ale nie, to były zdjęcia robione w Polsce 11 lutego przy 19-stopniowym mrozie. I te bociany, w sumie sztuk 39, są w Polsce, w Przemyślu, w ośrodku zwierząt chronionych i są całą zimę. I nie chowają się do tego budynku, który jest specjalnie dla nich zrobiony, tylko sobie chodzą po tym mrozie. Karmione są raz dziennie, no i są fajne. Ale dokąd robiłam im zdjęcia z zasiadki, która przebiegała bardzo blisko tych ptaków, było wszystko w porządku. W momencie, kiedy weszłam za ogrodzenie, dając im jeść, odkręcały się, uciekały, mogłam im robić zdjęcia z tyłu. Czyli nie wiem, albo są mądre, albo przebiegłe, albo mnie nie lubiły. Zaczynam się nad tym zastanawiać. To tyle, poproszę.